Cześć, dzień dobry, witam Was na spacerze po Polu Mokotowskim. Ja akurat mieszkam w Warszawie, ale mam wrażenie, że każdy z nas ma jakiś bliski sobie park, po którym lubi spacerować. Porozmawiajmy dzisiaj o chodzeniu, ale nie o tym chodzeniu olimpijskim, sportowym, tylko po prostu o tym, co jest częścią każdego z nas, co wszyscy chyba lubimy jednak, a o czym nieraz zapominamy, jak bardzo jest to ważne dla naszego zdrowia i jak ważną funkcję pełni w naszym życiu. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że 10 tysięcy kroków to jest taka dawka ruchu, którą powinniśmy codziennie sobie aplikować. Niedawno wszyscy przeżywaliśmy czas zamknięcia. Hasło zostań w domu było i zaleceniem, a w pewnym momencie również nakazem. Wyjście tylko i wyłącznie po zakupy, niezbędne czynności. Wtedy ten licznik kroków, które robiliśmy, spadał dramatycznie do 2-3 tysięcy, nieraz nawet. Właściwie to było kręcenie się po domu. Teraz, kiedy możemy spacerować, kiedy możemy chodzić więcej, proponuję zrobić użytek ze swoich nóg i potraktować je jako i środek lokomocji, i środek też budowania dobrej kondycji. Ja na moje miejskie spacery, parkowe spacery lubię wziąć ze sobą plecak. Wtedy nic mnie nie usprawiedliwia, żeby skorzystać z innych środków komunikacji, dlatego coś muszę przewieźć, przenieść jakieś zakupy. Laptop służbowy do pracy mam w plecaku, zakupy po drodze też mogę zrobić, rzucić do plecaka. Nie obciąża wtedy kręgosłupa, jakoś niesymetrycznie noszą coś w rękach. Generalnie jest mi z tym bardzo wygodnie. Jeżeli chodzi o ubiór, to cóż, no luźno się ubieramy, mamy jakąś bluzę, sweter, generalnie każde ubranie sprzyja chodzeniu. Najważniejsze są buty, które powinny być wygodne i ja mówię sobie żartując, rano, kiedy but się do mnie uśmiecha, mówi mi: załóż mnie, weź mnie na spacer, zrób ze mną 10 tysięcy kroków, albo i nawet więcej, to jest kapitalny motywator dla mnie i dla mojego zdrowia.